Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym założymy plastiki do lącina. No dobra, spróbuję do lącina założyć moje stare plastiki z MRF-a 170 RCU. Oczywiście te plasticzki tutaj nie będą pasować, ale spróbujemy na tym odcinku je spasować. Jedynym minusem to będzie fotel, siedzenie, ale cóż, poradzimy, spróbujemy jakoś, może się uda. Czemu zakładam te plastiki? No zakładam je dlatego, bo co chwilę mi gadacie a propos tego przedniego koła, już nie możecie na to patrzeć, więc zasłonimy to przednim błotnikiem i nie będziecie może już widzieć tego i nie będziecie się tak rzucać. Jak teraz leję co chwilę, no i chciałbym założyć dłuższy ogon, z przodu błotnik i może nie będzie mi tak chlapać po plecach. Zobaczymy, jak ten lącin się pozmienia. Zacznijmy od czegoś prostszego na razie. Zobaczymy, czy będzie pasować. Strasznie taki trochę do góry jest. Ale dobra, na razie niech będzie jak jest. Nie wnikam. Ewentualnie potem się coś tam podłoży i opuści się go w dół. Dobra. Teraz pole numerowe chwycimy. Zobaczymy, czy pasuje. Powiem wam, że mamy mały problem ze spasowaniem. Jak tutaj przód tak w miarę pasuje, to teraz będzie problem z tyłem. Rozkręcę siedzenie, zobaczymy siedzenie jak to pasuje. W ogóle coś z tego będzie. A few moments later. I co ja wam powiem, że raczej nie będzie nic z tego. Za dużo przerabiania. Za dużo przerabiania, cięcia, gięcia. I tak będę musiał zbudować cały stelaż tyłu od nowa i tak. Więc raczej z tego chyba nic nie będzie. Tak wam szczerze powiem. Cały tył tu jest dezelowany. I tak bym musiał tutaj rurkę ciąć, wywalać. Z tego nic nie będzie. Taniej by mi wyszło.
Taniej by mnie wyszło stelaż od MRF-a 140 tutaj wstawić. Po prostu cały ten tył od MRF-a i siedzenie od MRF-a. Więc jakby ktoś miał taki złamany, uszkodzony stelaż tył, ewentualnie potargane siedzenie jakieś, albo jakaś firma by chciała podesłać, to zamontujemy to do Lącina. Bo tak, to musiałbym ciąć plastiki, a tego za bardzo nie chcę robić. Nie chcę tego robić, tak wam szczerze powiem. Bo plastiki są dobre, one nie mają dużego przebiegu i szkoda je ciąć. Tak wam powiem. Możecie napisać do mnie na Facebooku albo na Instagramie, jakby ktoś miał na cele charytatywne oddać to takie części. Ewentualnie jakaś firma by chciała podesłać do tego Lącina. To zamontujemy te plastiki już tak, jak ma być. Siedzenie jest za małe. No i nie będzie tutaj nic z tego. Za małe jest siedzenie. Siedzenie jest za małe do tego Lącina. Więc cóż, no, ściągam te plastiki. Przód zostawimy tak jak jest. Przód na razie zostanie. Ewentualnie tył, jak natrafi się jakaś okazja, może coś załatwię, no. Kupywać nie chcę za bardzo, bo to szkoda pieniędzy tego Lącina dawać. Zaraz będziecie mówić, o szkoda ci, kurde, dam 50 zł czy ileś. Powiem wam tak, że ta okleina, co jest tutaj na tym Lącinie, ona jest droższa od całego tego Lącina, więc dlatego mi jest szkoda. Mianowicie, chcecie coś tu dołożyć do tego Lącina, chcecie coś tutaj zmodyfikować, chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądać, możecie podesłać części, będziemy montować do tego. Chcecie jakiś licznik motogodzin, chcecie jakieś, kurde, modu odciny, podeślijcie, zamontuję i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie będę wam tutaj za bardzo truł. Ściągamy te plastiki, zakładam z powrotem te niebieskie. Z przodu zostawimy tylko błotnik i jedziemy się przejechać. No i dobra, plastiki wróciłem z powrotem. Znalazłem jeszcze ten ogon mój stary, to dokręciłem go tu, bo strasznie mi plecy chlapały, a nie chciałbym mieć dzisiaj schlapanych, zawsze coś to przytrzyma. Wiem, że zajebiście wygląda, plus 10 do mocy. Przodu już nie będzie chlapać. Gripy się tylko uszkodziły troszeczkę, będę musiał nowe izolacje tutaj na taśmie trochę nakleić, ale to już później, w późniejszym terminie. Odpowietrznik się spisuje z wentyla zrobiony. Woda do jakaś do paliwa nie dochodzi, więc nie jest źle. Dobra, zmieniam kamerkę, idziemy się przejechać. Szkoda czasu, łańcucha nie smaruje, bo to popierone. Widzimy się za chwilę. Dobra, palmy bestie. Zakładamy racingowe rękawiczki. Tym razem czarne, bo to jest szybka bestia, więc tutaj muszą być nie byle jakie. Zobaczymy, czy to odpali, bo podczas tych ulew to zalało tego Lącina i to ostro. UMRF pewnie by od tej wody nie odpolił. A zobaczymy, co Lącin. Czy zagada? Kurde, cały czas zapominam. Czy tu instalacja się gdzieś nie dotyka? Co by nie zagadał? Do tyłu zapompuję. Ale nie ma wentla, nie ma wentla. Jedźmy! Teraz o kole mi nie powiecie?
bo tego koła nie widać. Chociaż koło się kręci. Błotnik przedni robi robotę, nie? Dobra, co to za zabawa jechanie po drodze? Strasznie mokro. Leje cały czas, no i... Piłeczkami na piachu nie pojedziemy, bo się strasznie koło grzebie. I się raz dopiero, ale wydarło. Ale woda wydarła tutaj, jasny gwint. Cała droga zniszczona. Jedziemy gdzie indziej, bo takie jeżdżenie po drogach to żadna frajda. Jedźmy w jakieś błotko. Kurde, ślisko. Całe zalepione i zero przyczepności. Nawet tryb dwusuwa nie pomaga. Koło się kręci jak chce. Ale ślisko. Strasznie masakra. Bez dobrej opony no nie ma co się wybierać. Dlatego pojedziemy. Ojej. Dobrze, że ląd lekki. Można z nim robić co się chce. Jeden hamulec może mi wystarczy do całej tej jazdy. Wyślizgane wszystko. Normalnie jakby ktoś tu jeździł. Wszystko to jest spływało. Wiecie ile tu musiało być wody? Nie wiem, czy tu przejdziemy. Tu może bokiem jakoś. Chyba, że się wpakujemy do środka. Pojedziemy ile da rady. Ewentualnie zobaczę tam dalej. Pierw. Zanim będę mądrzejszy, zamkniemy kranik. I sprawdzimy kawałek dalej. Kurde, kolana mam całe rozwalone. Po prostu nie wiem, co mi się odpierdzieliło, ale jak zginam kolano, to tak noga boli. Jasny pier, co tu się podziało? Nie no. Wiecie co wam powiem? Nie chce mi się zastanawiać, czy przejedzie, nie przejedzie. Czy luźna ziemia, czy nie luźna. Jedziemy, kurde. Raz, kurde, lącinowi śmierć.
Przejedziemy, kurde, wszystko. Nie, nie, nie będziemy nic omijać, bo to będzie za prosto. To by było za prosto. Jedziemy jakoś. Jakoś tu wjedziemy. Jesteśmy już u siebie. Jesteśmy już u siebie. Dobra, nie zapomnijmy kranika odkręcić. Jedziemy lącinkiem. Kurde, z tymi wolnymi obrotami. Trochę te wolne obroty mnie wkurzają. I lewe powietrze. Znowu jakiś problem. Wlatuj tam. Hard enduro lącinę. To ja pierdzielę. Ojej. Tu chyba się trochę pierdzielił za bardzo. Bo jest luźno. Strasznie. A kranika nie otwiera.
długo wrzucamy do kajaku. Ojej, ale tu błociar. Myślę se tak. Przejedziemy się na spokojnie, nie? Tośmy skończyli w kanionku. O kurwa! Opaliłem se rękę o rurę. Ja pierdzielę. Muchy kurde mnie wkurzają jeszcze jakieś. Kończymy. Jadę na gówno. Ojej, cały Lącin, jak widzicie, zawalony błotem. Może nie aż tak tragicznie, ale miałem się kawałek tylko przejechać. No dobra, jesteśmy na miejscu. Instalacja cała schlapana z błota, table na wierzchu. Będziemy musieli się wziąć kiedyś za tego Lącina i porobić to. Ale to zależy od was, jakie będzie zainteresowanie, czy w ogóle bawić się w to, czy nie. Dobra, kończymy ten odcinek. Podobało się, łapeczka w górę. Jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować. A ja uciekam, może zobaczymy niebawem jakiś kolejny odcinek padnie. Więc do następnego, trzymajcie się, hej!